Zdecydowanie za. Ja żyję w związku partnerskim i dla mnie to jest dość istotny element. Więc jest to absurd totalny, w którym żyjemy i przymykanie na to oka, a jeszcze mówienie, w, opowiadanie się przeciwko temu ym, w Sejmie, bo on reprezentuje swoje własne sumienie. Kurwa. Poszedłeś tam nie reprezentować swoje pijane sumienie, tylko moje i każdego innego, kto cię wybrał. Po to tam poszedłeś. To nie jest kurwa twoja ambona prywatna pierdone w której sobie siedzisz i gadasz, co ty se tam we łbie wymyśliłeś. To jest zakłamanie w naszym kraju. Tutaj w tym kraju niektórzy ludzie nawet nie chcą dyskutować o tematach, które są istotne dla całej dużej rzeszy ludzi. No to o czym my możemy mówić? No tutaj po prostu aż się na usta ciśnie nieposłuszeństwo społeczne. Po prostu nie możemy zgadzać się dłużej na, na po prostu takie traktowanie jako naród. Przecież co się stało, stary? To tak jakbyśmy przyjęli w ogóle sobie do, do naszego interesu, który otwieramy faceta, który ma nim zarządzać i ma dobrze zarządzać, bo to nasz interes, czyli Polska, kraj. I w tym wypadku przyjmuje faceta, a on w tym wraca do mnie, do właściciela tego yy, rządzić. I on przychodzi, zamyka mnie w kajdanki, mnie wyrzuca, bo dzisiaj mu się nie podoba to, a jutro mu tamto. Spójrzcie na, tych, na nich, co oni mówią. Oni stali się bogami. Kawałek, jestem bogiem, jest o nich. Oni dzisiaj chcą decydować, kto ma mieć prawo do czego, kto ma prawo mieć co zapalić i gdzie ma siedzieć. K Ludzie, ocknijcie się wszyscy wreszcie, to jest naprawdę, się dzieje na waszych oczach, nie ma co dalej kombinować i się zastanawiać jak to jest. No przepraszam, że moje oburzenie, ale jestem dorosłym facetem, który żyje w tym kraju wiele lat, siedzi, obserwuje to wszystko, ma wielu przyjaciół, którzy muszą sobie w tym kraju radzić codziennie i no i po prostu dawało pomstę do nieba. To jest rzecz, która mnie totalnie rozwala, nie?